Chrząstka jest bardzo ciekawym i jednocześnie bardzo trudnym rodzajem tkanki w naszym ciele, ponieważ na chrząstkę składa się bardzo niewielka ilość komórek. Dodatkowo komórki te mają bardzo ograniczoną zdolność regeneracji z uwagi na brak naczyń krwionośnych w tkance chrzęstnej. Dlatego też wszelkie urazy czy zmiany pochorobowe tkanki chrzęstnej powodują, że jej zdolności regeneracyjne są praktycznie znikome i w konsekwencji powodują częstokroć kalectwo danego pacjenta. Dlatego też w obecnych czasach aktualnie bardzo jest to palący problem i wytwarzanie nowych formulacji, które mogą zapobiec bądź wspomóc funkcjonowanie pacjentów obarczonych takimi schorzeniami są bardzo istotne. Zastosowanie komórek macierzystych budzi ogromne nadzieje, bo jak wiemy, są to komórki, które potrafią różnicować się w dowolny typ komórek. W naszym kręgu zainteresowania są te komórki, które różnicują się w chrząstkę. W dobie starzejącego się społeczeństwa problem ze zużywaniem się chrząstki, problem z zapaleniem stawów, to są problemy, które będą tylko narastać. Pracując z biomateriałami, które mają mieć zastosowanie do aplikacji biomedycznych, zawsze chemicy docierają do pewnego momentu, kiedy potrzebujemy zbadać nasz materiał na modelach biologicznych. W pierwszej kolejności na modelach in vitro, a kolejną na modelach in vivo, czyli zwierzęcych. W przeciwnym razie byłaby to właściwie tylko sztuka dla sztuki. Komórki macierzyste są to komórki, które mają dwie główne cechy. Pierwszą z nich jest zdolność praktycznie do nieograniczonej liczby podziałów, czyli takiego samoodnawiania się. Natomiast drugą cechą jest ich zdolność do przekształcania się w dowolny typ komórek. Przy czym ta druga cecha nie występuje w tym samym zakresie u wszystkich rodzajów komórek macierzystych. I tak na przykład są komórki zarodkowe, szczególnie w tym wczesnym stadium rozwoju zarodkowego, które mają charakter totipotencjalny, to znaczy mają zdolność do przekształcania się w każdy typ komórek. Nieco później w rozwoju zarodkowym pojawiają się komórki macierzyste, które są pluripotencjalne, czyli zdolne też do przekształcania się w dowolny rodzaj komórek, z wyjątkiem komórek, które tworzą łożysko. Kolejnym rodzajem komórek macierzystych są takie, które mają charakter multipotencjalny, czyli one będą różnicować się różne typy komórek, ale możemy je spotkać również u organizmów dorosłych, np. w szpiku kostnym. I są też komórki, które są komórkami macierzystymi, ale mogą przekształcać się tylko w jeden rodzaj komórek. Komórki macierzyste hoduje się w warunkach, które nazywamy warunkami in vitro. Jest tutaj kilka możliwych układów, jeśli chodzi o tą hodowlę. Taki najprostszy, dwuwymiarowy układ, mamy specjalne naczynia hodowlane, w których umieszcza się te komórki i następnie dodaje różnego rodzaju pożywki, czyli takie media hodowlane zawierające wszystkie składniki odżywcze, które są niezbędne dla tych komórek. I takie butelki hodowlane umieszcza się w inkubatorach. Są to takie urządzenia, w których mamy odpowiednią temperaturę, stężenie tlenu, dwutlenku węgla. I w tych warunkach, które naśladują warunki panujące w organizmie żywym, możemy prowadzić hodowlę i to jest ten najprostszy sposób. I mamy hodowlę 3D, czyli w trzech wymiarach, kiedy do tych elementów, o których powiedziałam przed chwilą, dodajemy rodzaj rusztowań, bo w organizmie żywym te komórki są zawieszone, jest taka charakterystyczna zewnątrzkomórkowa macierz, w których te komórki są zawieszone. To zapewnia im odpowiednie środowisko, sprawia, że ta struktura tych komórek jest zachowana, ale też komunikacja komórka-komórka, komórka-macierz jest możliwa i cała ta sygnalizacja. W związku z tym to są te hodowle 3D, i które bardziej już naśladują warunki, które panują w organizmie. Z jednej strony biotechnologia jest w stanie wyprodukować czynnik, który zwiększa wydajność hodowli komórkowej. I są na przykład białka rekombinowane, które dodane do hodowli takich komórek, wiemy, że mają działalność taką stymulującą ich podziały, stymulującą proliferację. Są takimi czynnikami wzrostu. Ale chemik, który patrzy na to zupełnie inny sposób, umieści to białko na nanomateriale. Nanomateriał nie tylko da strukturę, czyli ten szkielet tym komórkom, co już zwiększa wydajność całej hodowli, ale jeszcze pozwoli temu białku uwalniać się w sposób taki stopniowy, zwiększając wydajność całej hodowli. W naszym laboratorium pracę prowadzimy dwutorowo. Jedne eksperymenty dotyczą hodowli tkanki chrzęstnej z komórek macierzystych, czyli niewyspecjalizowanych komórek. I tutaj wykorzystujemy nasze formulacje, które zawierają substancje aktywne bądź białka rekombinowane do różnicowania właśnie tych komórek macierzystych w chondrocyty, czyli komórki tkanki chrzęstnej. Natomiast drugim torem nasze eksperymenty idą w kierunku hodowli chondrocytów, które pozyskujemy od donorów.
ładujemy je do układów hydrożelowych i w ten sposób otrzymujemy nowy materiał, który może posłużyć do biodruku. Donorami tkanki chrzęstnej są owce i pozyskując tkankę chrzęstną od owiec, izolujemy chondrocyty, czyli komórki tkanki chrzęstnej. Innowacyjność prowadzonych przez nas badań możemy rozpatrzyć w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt jest to na poziomie samych formulacji, które wytwarzamy, mianowicie nasze formulacje, które składają się z substancji aktywnej, polimeru, który wykazuje działanie wspierające tkankę chrzęstną oraz sam nośnik tych substancji, wykazują znacznie lepsze właściwości regeneracyjne tkanki chrzęstnej jako całość niż te poszczególne składniki osobno. Więc jest to swego rodzaju układ hybrydowy, działający znacznie lepiej. Natomiast jeśli chodzi o preparatykę nowych materiałów, które wytwarzamy, głównie nas interesuje wytworzenie takich formulacji, które będą mogły być wykorzystywane jako materiał wstrzykiwalny dla pacjentów, bądź jako materiał do druku 3D dla potrzeb inżynierii tkankowej.